Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, wysłuchaliśmy sobie wypowiedzi pastora Chojeckiego. Już teraz tam nie będziemy odtwarzać, ale tam jeszcze bardziej ku końcówce, bo to już sama końcóweczka tam została. Pani Kornelia, jego córka, mówi, że no trzeba samemu wziąć Pismo Święte i czytać. No jest to absolutnie niebiblijne, nigdzie w Piśmie Świętym apostołowie nie mówią, słuchaj, weź Pismo Święte i sobie poczytaj. Tak? To robi protestantyzm. Mówiliśmy sobie właśnie o tym korzeniu zła. I moi drodzy, zobaczmy, czym jest protestantyzm, jak już jesteśmy przy tym korzeniu zła. Protestantyzm właśnie jest stricte szatański. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, jak szatan zagadał do Ewy w ogrodzie Edenie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czyli poddaje w wątpliwość Słowo Boże. Szatan, zobaczmy, nie mówi, Bóg nie powiedział, nie będziesz zrywał. Tylko czy rzeczywiście Bóg powiedział, więc poddaje w wątpliwość. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, to jest ciało moje? Czy rzeczywiście Chrystus powiedział, żeby mieć życie wieczne, to czy nie będziesz żył? Czy rzeczywiście Chrystus powiedział, którym grzechy odpuścicie, są odpuszczone? Mówiliśmy o tym sobie wczoraj, prawda? Że faktycznie tak powiedział, ale jeszcze bardziej faktycznie tak nie powiedział, nie? Ale moi drodzy, zobaczmy. Całe te i jak się czyta tu wpisy, prawda? To te protestanckie wywody mają na myśli co? Zakłamać i podważyć słowa Chrystusa. Dokładnie to jest... Protestantyzm jest odzwierciedleniem manewru ludzka z Edenu. Dlatego święty Paweł pisze w liście do Koryntian, że jest przejęty, że właśnie serce Koryntian i umysły zostaną zwiedzione. I moi drodzy, to pierwsze zwiedzenie, ten symptom właśnie pojawienia się owego korzenia zła, gorzki korzeń zła, który rośnie w górę i oddziela nas od Boga, jak pisze list do Hebrajczyków, pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy podważać. I teraz zobaczmy, jeżeli Lucek doprowadza protestantów, znaczy katolików, chwiejnych katolików, prawda, przez protestantyzm do zadawania sobie takich pytań, czy faktycznie Eucharystia Najświętsza jest ofiarą Chrystusa, człowiek zaczyna być wątpiący. Zobaczmy, że wpycha Lucek ludzi wierzących, rzymskich katolików, w strefę wątpliwości. Weź Pismo Święte, sprawdź sam, jak reklamuje tutaj pastor Chojecki, zresztą nie tylko on, ale wie, praktycznie każdy jeden, którego tutaj słuchamy. I w tej niepewności człowiek biorący sam Pismo Święte, odrywając się od nauczania Chrystusa, czy rzeczywiście Chrystus powiedział, kto was słucha, mnie słucha, no tak powiedział, faktycznie, ale jeszcze bardziej faktycznie to samemu sobie czytaj, nie? W tym stanie niepewności człowiek, pozostając sam w oderwaniu od autorytetu Kościoła, zaczyna weryfikować i zaczyna tworzyć swoje. Moi drodzy, troszkę w innym kontekście święty Franciszek Sales o tym pisze. Niemniej jednak główna myśl idealnie tutaj pasuje do protestantyzmu. A mianowicie w swoich listach, jeżeli, nawiasem mówiąc, będziecie gdzieś w księgarniach, będziecie mieć, wpadnie wam w ręce książka, listy właśnie Franciszka Salesego do Franciszki de Chantal, bierzcie ją z zamkniętymi oczami. Prawda? W tych listach, w jednym z listów, chyba z 1603 roku,
wyraża taką myśl. Ona jest troszkę w innym kontekście, to już pomińmy konteksty, bo to jest zupełnie całkiem inna tematyka, ale mówi właśnie o nadmiernym, przestrzega przed nadmiernym myśleniem, uwaga, na temat wyimaginowanej doskonałości. I moi drodzy, to jest protestantyzm. Tworzą sobie wyimaginowaną świętość, że oni już są, nic nie muszą robić, nieutracalni, że oni już są. Wyimaginowaną doskonałość, której i tak się nigdy nie osiągnie. Tak? No właśnie, tym jest protestantyzm. Tworzą sobie wyimaginowaną doskonałość, wyimaginowaną rzeczywistość, która jest iluzją do rzeczywistości, od której się odrywają, rzeczywistej rzeczywistości Chrystusowej, która jest tylko w pełni w rzymskokatolickim kościele i podążają właśnie za wyimaginowanymi myślami na temat doskonałości. Ale to jest iluzja, imaginacja, prawda? Która jest ich własna i żywią się, karmią się owocami tej wyimaginowanej doskonałości, tego, co sobie sami wyimaginowali. Prawda? I to jest właśnie owoc, zepsuty owoc tego korzenia zła. Iluzja, kłamstwo, odejście od Boga. Sam czytaj, sam, wszystko, ja przemyślałem, ja. Nie. Nie. Bo zobaczmy, moi drodzy, co Ewa mówi, jak Bóg ją pyta o owoc. No, Panie Boże, ja zobaczyłam, ja wzięłam, ja zobaczyłam, że jest dobre, tak, i zjadłam. Ja zrobiłam. Adam mówi, no Ewa mi dała i ja zjadłem, no zgania, ale zobaczmy na ten na to pierwsze zachowanie się człowieka wobec Boga po grzechu. Ja zerwałam, tak? Co prawda zgania winę na ludzka. Ludzek jest prowodyrem tego wszystkiego, ale zobaczmy, jaka jest reakcja. Ja zjadłam. Ja zobaczyłam, że jest dobre do spożycia. Ja dostrzegacie tutaj to? Efekt działania ludzka, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Wtedy Ewa, właśnie zostając w punkcie takiego zawieszenia, zostaje sama. I owocem tej jej refleksji, do której Lucek ją popchnął przez podważenie Słowa Bożego, był grzech. Grzech złamania prawa Bożego. I tu, moi drodzy, Lucek powiela na różne sposoby ten grzech, tę metodę, którą zastosował w Edenie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział. I cokolwiek by Kościół rzymskokatolicki nie przedstawił, inaczej Chrystus przez Kościół, czy Słowo Boże, prawda? Czy rzeczywiście Chrystus tak powiedział? Czy rzeczywiście Chrystus dał władzę odpuszczenia grzechów? Czy rzeczywiście Chrystus mówi, że to czynię, będziesz żył? Przecież nie, no, życie wieczne jest za darmo, nic nie trzeba robić, nie? Znamy tutaj te ich herezje, tylko chodzi o sam motor, o metodę działania. Jest to metoda ludzka, którą zastosował w Edenie. Protestantki kochane nasze tutaj, zastanówcie się nad tym, w jaką okropną sytuację popchnął was Lucek, wypchnął was ze światła Słowa Bożego i wepchnął was we wasze własne ja i wasze własne wyimaginowane wyobrażenia o świętości, o Chrystusie i o relacjach z Nim.
Moi drodzy, nie żyjcie wyimaginowanymi iluzjami, ale rzeczywistą rzeczywistością Chrystusową, która jest w Kościele rzymskokatolickim. Pozdrawiam.